Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska. Żeby Polska była Polską. Odczytanie apelu pamięci proszę porucznika Marcina Grzywacza. Później oddana zostanie salwa honorowa oraz odegrane hasło Wojska Polskiego. Kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś przy pomniku zesłańców Sybiru, by w 71. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę złożyć hołd walczącym w obronie niepodległości i narodu polskiego, a także tysiącom Polaków pomordowanych na dalekiej Syberii i w Kazachstanie. Pochylmy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Was wzywam, żołnierze września 1939 roku, którzy w godzinie próby stanęliście do walki z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą. Do was wołam, żołnierze Polski walczącej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i innych organizacji polskiego podziemia, którzy nie ugięliście się pod jarzmem okupantów i nie złożyliście broni, walcząc o wolną i niepodległą Polskę. Wzywam żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego, którzy ze wschodu i zachodu wracali do ukochanej ojczyzny, znacząc krwią swoją wszystkie fronty II wojny światowej. Stańcie do apelu! Do was wołam, jeńcy, żołnierze Wojska Polskiego, zabijani morderczą pracą w kopalniach, tajkach, budowie syberyjskich kolei, dróg. Wzywam oficerów i policjantów z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, pomordowanych haniebnie strzałem w tył głowy w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych tajemnych cmentarzach, kryjących dziś zbrodnie NKWD. Stańcie dziś! Do apelu! Cześć, Jezu, cześć! Wzywam was wszystkich, łagierników i katorżników konających w syberyjskich tajgach i stepach Kazachstanu. Wzywam bohaterskie matki, kapłanki domowego ogniska, niestrudzone w zachowaniu polskości swoich rodzin. Wzywam dzieci polskie ginące z głodu i zimna, którym zabrano dom rodzinny, waszych rodziców, wasze dzieciństwo i wasze życie. Stańcie dziś do apelu! Wzywam was, więźniowie Workuty, Uchty, Archanielska, Peczory, Irkucka, Norylska, Achmoły, Omska, Pawłodaru, Suchaja Bezwodnaj, Magadanu i wszystkich innych miejsc męczeństwa na terenie Rosji Sowieckiej. Stańcie dziś do apelu! Cześć, Jezu, cześć! Wzywam wszystkich znanych i bezimiennych Polaków przez stulecia ginących za Polskę na dalekiej Syberii, którym nie dany był powrót do ojczystego kraju, na których do dziś daremnie czekamy, których ślady dawno zawiał śnieżny buran północy i gorące piachy pustyni, a których prochy rozsiane są po wszystkich zakątkach Syberii i Kazachstanu. Stańcie do apelu! Cześć, Jezu, cześć!
Do was się zwracam, potomni. Nie zapomnijcie bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Niech ich postaci i bohaterskie czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Niech ta dewiza będzie drogowskazem dla naszej pracy i służby dla Rzeczpospolitej. Tradycja zobowiązuje. Chwała bohaterom! Cześć i pojęć! Pod oddział! Chodź! Coś! Darmię! Chodź! Do nogi! Chodź! Pod oddział! Spocznij! Do salwy honorowej! Trzeba! Chodź! Halo! Chodź! Halo! Chodź! Pod oddział, spocznij! Pod oddział! Chodź! Na ramię! Chodź! Prezentuj! Chodź! Na prawo! Chodź! Pod oddział, spocznij! Zapraszam Państwa do złożenia wieńców i wiązanek kwiatów tym, którzy na zawsze pozostali na nieludzkiej ziemi. Składa Związek Sybiraków Połączenia. Stowarzyszenie Gdyńska Rodzina Katyńska. Związek Sybiraków koło Gdańska. Minister Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Senator
Dorota Marciszewska Mireczuk i powierzchnictwo polskie. Admirał floty Tomasz Matea, dowódca Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej.